Czasami pytacie mnie, co sądzę o cyklu Top 10 Tomasza Smokowskiego i czy uważam Tomka za fajnego kolegę. Coś trzeba nagrywać, żeby się pojawiało na tym kanale. Dzisiejsze czasy są już zupełnie inne od czasów lat 80., 70., gdy trzeba było rano iść po gazetę i sprawdzić, co dany piłkarz ma do powiedzenia, o ile ktoś do tego piłkarza w ogóle się dodzwonił, bo to też nie było proste. Dzisiaj komunikacja z kibicami jest bardzo prosta. Można w jednej sekundzie im coś powiedzieć i w jednej sekundzie można coś sprostować. Niektórzy uważają, Stanowski robi gównoburzę z 8 sekund milczenia Roberta Lewandowskiego oraz z tego, co on tam w ogóle jeszcze powiedział, bo to też nie jest tak, że jego wypowiedź zakończyła się na milczeniu. Nie, on kilka ciosów także mówiąc wyprowadził, nie tylko milcząc. Dzisiaj komunikacja z kibicami jest bardzo, bardzo prosta, bardzo szybka i może być bardzo intensywna. Gdybym ja zostawił sprawę Top 10 i Tomka Smokowskiego, tak jak zostawiłem na początku, no to byłoby troszkę niesympatycznie i byście pewnie pisali, że się poróżniliśmy. Ale gdybyście pisali, że się poróżniliśmy, no to ja wówczas wszedłbym na swojego Twittera, wszedłbym na swojego Facebooka i wszedłbym na swojego Instagrama i wszędzie tam napisał, że zabrakło mi słowa, że byłem jakiś taki zaspany, rozmemłany, że proszę nie interpretować tej mojej ciszy w sposób przesadny, ani w ogóle jej nie interpretować, bo to był przypadek, zamuliło mnie. No generalnie wyczyściłbym tę sytuację, powiedziałbym, że Top 10 to jest najlepsza seria w historii polskiego internetu, a Tomek Smokowski, bo przecież tak jest najfajniejszym prezesem kanału sportowego. Więc naprawdę, gdyby Robert Lewandowski uznał, że jego milczenie zostało przesadnie zinterpretowane, bo przecież to nie była moja interpretacja, ale całej Polski, to miał jakieś 150 możliwości, by selekcjonera lekko obronić, a jednak tego nie zrobił. Czy Robert Lewandowski ma Jerzego Brzęczka za słabego trenera? Gdyby miał go tylko za słabego trenera, to pół biedy, bo na świecie jest 100 tysięcy słabych trenerów. Problem w tym, że Robert Lewandowski oprócz tego, że ma Jerzego Brzęczka za słabego trenera, ma go także za gamonia. I to totalnego gamonia, bo gdyby Robert Lewandowski po prostu uważał, że Jerzy Brzęczek nie jest do końca szkoleniowcem na tym poziomie, jakiego się oczekuje w reprezentacji Polski, ale gdyby go szanował, to nie pozwoliłby sobie na takie zachowania, albo nie pozwoliłby sobie na podpalenie lądu pod nim podczas wywiadu dla Telewizji Polskiej, albo później, jeśli ten ląd podpalił niechcący, wziąłby lekko Jerzego Brzęczka w obronę. Nie zrobił tego, ponieważ uważa go, jeszcze raz to powtórzę, za gamonia, któremu można skakać po głowie, za gamonia, który się nie odwinie, za gamonia, który nie ma żadnych narzędzi w ręku, żeby Roberta Lewandowskiego ujarzmić, bo to jest prawda. Jerzy Brzęczek nie ma żadnych narzędzi w ręku, żeby ujarzmić Roberta Lewandowskiego i jest zdany na jego łaskę i niełaskę. Osobiście uważam zachowanie Roberta Lewandowskiego za zachowanie słabe i uważam te 8 sekund ciszy nie za 8 sekund, które przejdzie do historii polskiej piłki, tylko za 8 sekund, które jest totalnie bez znaczenia i może wywołać tylko krótką burzę, jakieś napięcia wewnątrz, zepsuje klimat wokół kadry, natomiast nic zupełnie nie zmieni. 8 sekund można zagospodarować znacznie lepiej, sami zobaczcie. Trzeba zmienić trenera, nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z Jerzym Brzęczkiem, jest to za słaby trener, by prowadzić reprezentację Polski i na Euro nie osiągniemy nic. 8 sekund to wystarczająco dużo czasu, by pewne rzeczy realnie zmienić. Co zmienił realnie Robert Lewandowski? Nic. Te jego 8 sekund ma mniej więcej takie znaczenie jak gol San Marino w 8 sekundzie meczu na Wembley, bo kiedyś San Marino w 8 sekundzie meczu na Wembley wyszło na prowadzenie z Anglią, ale jakby wam to łagodnie powiedzieć, nie wygrało tego spotkania. Robert Lewandowski czy coś tu wygrał? Moim zamiast Robert Lewandowski, zamiast powiedzieć głośno, co myśli, puścił 8-sekundowego bąka, tak zwanego cichacza. Nie ma żadnych konsekwencji poza tym, że jest smród, że śmierdzi, że klimat się popsuł, że ludzie mówią, to może my pójdziemy gdzie indziej. Takie są realne następstwa tego całego przedstawienia. W jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji? Jesteśmy tuż przed startem eliminacji Mistrzostw Świata i na kilka miesięcy przed Euro 2021 z selekcjonerem, co do którego nie mamy wątpliwości, że kapitan kadry go nie poważa. Więc w oczywisty sposób mamy jasność co do sytuacji wewnątrz grupy, to znaczy jest kwas. Czy Robert Lewandowski mógł zachować się inaczej? Czy ktoś miałby do niego pretensje, gdyby wywalił wszystko, całą prawdę na wierzch? Pewnie byliby tacy, którzy by powiedzieli, nie taka jest rola kapitana reprezentacji Polski. Piłkarz nie jest od zwalniania trenera. To jest poniekąd prawda. Ale czy zachowując się w ten sposób, jak ostatnio się zachował, osiągnął coś więcej? Osiągnął dokładnie tyle samo. Ci, którzy są przeciwko niemu, mówią, nie taka jest rola piłkarza, żeby zmieniać trenera. Jednocześnie trenera nie zmienił. Mamy jakiś toksyczny związek, który musi trwać. Nie będzie tu wygranych, będą sami ranni. Oczywiście Roberta Lewandowskiego trzeba słuchać. Można powiedzieć, że kręcimy film. Do tego filmu zatrudniliśmy młodego, niezbyt doświadczonego reżysera, co do którego producent filmowy miał dobre przekonania, dobre przeczucia. Nikt do końca nie wie, na jakiej podstawie, ale powiedzmy, że spojrzał temu reżyserowi w oczy i powiedział, że ten reżyser ma ogień w oczach. No ale przyjechał Johnny Depp z Hollywood. Zagrał w jednej scenie, zagrał w dwóch, zagrał w trzech. Po tygodniu zdjęciowym mówi, słuchajcie, ale tak to się filmów nie kręci w Hollywood. Filmy się kręci inaczej. To, co tutaj się dzieje, to no, nic z tego nie będzie. Albo by zapytano Johnny'ego Deppa, co pan sądzi o tym młodym polskim tutaj reżyserze, który próbuje nagrać hiperprodukcję, a John Depp powiedział, następne pytanie. No generalnie wtedy byśmy bili na alarm, nie powiedzielibyśmy, dobra, ten Johnny Depp to on nie jest od tego, żeby oceniać reżyserów, on ma zagrać, mamy tam mu powiedzieć, jedziesz Johnny, on tam z siebie zrobi durnia czy coś, jakoś za pirata się przebierze, a my powiemy i się tam nie wpier naszemu reżyserowi, bo nie twoja sprawa, czy on jest dobry, czy nie ty będziesz oceniał. No chyba inną byśmy mieli perspektywę w takiej sytuacji, a mniej więcej w takiej sytuacji jest reprezentacja Polski. Mamy piłkarza z Hollywood, nawet kiedyś na Bayern mówiło się FC Hollywood i mamy młodego reżysera z ogniem w oczach. No i teraz sami sobie odpowiedzmy na pytanie, czy należy słuchać takiego piłkarza, czy go nie należy słuchać? No właśnie. Mój syn ma lekcję online. Przepraszam za te krzyki, które przed chwilą słyszeliście, ale pogoda już nie pozwala nagrywać na zewnątrz, a w środku jest jak jest. Na szczęście to nie muzyka, tylko chyba jakiś inny przedmiot. Jak Jerzy Brzęczek odnalazł się w tej niekomfortowej dla siebie sytuacji? Moim zdaniem całkiem nieźle. To znaczy, oczywiście powiedział kilka kretyńskich zdań, na przykład takich, że Roberta Lewandowskiego nie było na dwóch treningach i dlatego chyba nie wiedział, co Polska ma grać. Problem w tym, że 10 innych też chyba nie wiedziało. Ktoś chyba chodzi na te pana treningi, czy nikt w ogóle już. No ale powiedzmy, że Jerzy Brzęczek, jeśli stwierdza, iż Bayern Monachium, iż reprezentacja Polski powinna grać jak Bayern Monachium i on do tego dąży, no to wydaje mi się, że mamy takiego piłkarza z Bayernu, który kuma, o co chodzi w taktyce Bayernu. Się nazywa Robert Lewandowski. Więc jak go nie ma na dwóch treningach, to tam świat się do góry nie wywraca, on mniej więcej wie, jak się poruszać. Ale generalnie Jerzy Brzęczek był w o tyle trudnej sytuacji, że musiał coś powiedzieć. Coś, cokolwiek. Jednocześnie nie mógł powiedzieć nic mądrego, bo jedyne, co mógłby powiedzieć gość niezależny, z jajami, pewny siebie, to musiałby po prostu jak burą sukę tego Lewandowskiego potraktować. Jerzy Brzęczek nie wywołał otwartej wojny. Jesteśmy w stanie cichej wojny pomiędzy selekcjonerem a kapitanem tej drużyny. Co to może przynieść tej drużynie? Wszystko, ponieważ piłka nożna jest totalnie nieprzewidywalna, ale najpewniej przyniesie klęskę. Niestety dzisiaj zabrnęliśmy w jakiś ślepy zaułek i boimy się z niego wycofać. Też chyba weszliśmy na tyle daleko w ten ślepy zaułek, że już nie zdążymy się wycofać w taki sposób, by to euro uratować. Ale to być może tylko moje dość nietrafione przewidywania, bo jak wiadomo, akurat z nietrafionych przewidywań jestem bardzo, bardzo znany. Dziękuję bardzo, to było moje stanowisko. Kłaniam się nisko.